Cześć, przychodzę dzisiaj z paczką malutką z Avonu i tutaj mam też paczuszkę niespodziankę od mojej Wiecki, także nie wiem co tam jest, jeżeli tam będzie coś takiego bardziej prywatnego, to nie będę pokazywać, po prostu wytnę ten kawałek, ale otworzymy sobie razem, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. To jest paczka od Ani, moja pierwsza paczka od widza. O, to chyba będę musiała sobie przeczytać spoza. Ohoho. Jakieś drobiazki. Ojeju! Widzę, że Aniu, oglądasz mnie bardzo uważnie. Wiesz, że lubię żelki. O Boże. Ojeju! No to już nie są takie drobiazgi. Czyli mamy tutaj żelasy, które ja już dziś na pewno zjem. lizaka. nie wiem, czy to jest smak balonowy, czy jaki. Zobaczymy. No, Aniu, moja dieta. ciasteczko, no i kulczyki, w ogóle Jezu, dziękuję bardzo. I to jeszcze takie moje, takie wiecie, w moim stylu, no przepiękne. Zupełnie się tego nie spodziewałam i naprawdę bardzo mi jest miło. Nie będę mówić, że nie trzeba było, bo to wiadomo, że nie trzeba było, ale po prostu bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. przepiękne. O Jezu, piękne. Paczka z Avonu. Już tą paczkę od Ani dostałam już jakiś czas temu, ale po prostu oczywiście awizo musiałam odebrać. Nie było łatwo z dotarciem na pocztę. I tak, to jest najważniejsza rzecz z tego zamówienia. Bo to jest organizer dla mnie na kosmetyki i jak dobrze pójdę i starczy mi światła dnia dzisiejszego, to zrobię sobie z Wami taką organizację kosmetyków kolorowych, bo ja, tak jak wspominałam, nie mam ich dużo, więc spokojnie myślę, że mi się tutaj zmieszczą. Zobaczymy. Także organizer. Ta dziewczyna, co mówiłam, że polecała te organizery, to zmieniła nazwę z tej Akademii Urody i Biznesu na jakąś inną, chyba pełna kosmetyczko, kosmetyczka, także jakbyście na Instagramie szukali, to już pod inną nazwą ona jest. Tutaj mamy peeling do ciała, na który też już czekałam długo, bo było opóźnione, produkcja była opóźniona, także to jest też dla mnie peeling. Tutaj jest dla klienta mgiełka z Planet Spa z herbatą zieloną. Też była produkcja opóźniona, także które teraz przyszło. Tutaj, słuchajcie, kolejny produkt do brwi. Kolejny produkt do brwi, bo tam po prostu ta kredka bardzo dobrze mi się sprawdza. Ale wolałabym zamiast tej białej kredki, która jest po drugiej stronie, właśnie taką szczoteczkę i znalazłam coś takiego właśnie w Avonie, także sobie zamówiłam. Ja chyba nigdy tych brwi nie zapuszczę, powiem Wam, bo co widzę jakiegoś takiego odstającego włoska, to go od razu wyrywam, no to jak one mają odrosnąć? Tutaj jest dla tego samego klientka, zawsze tak mówię, klienta, co tam giełka jest, mydło, bergamotka i zielona herbata. W katalogu dla konsultantek pachnie super ten zapach i jeszcze nie jest dostępny, ale od marca już będzie, także jeżeli by ktoś chciał, to tam jest właśnie mydło, balsam i chyba mgiełka do pomieszczeń z tego zapachu. Co tu jeszcze mamy? A, zamówiłam mojej mamie krem, ten mój ulubiony do stóp, bo też go znalazłam właśnie w takim większym opakowaniu i w dobrej cenie, więc wzięłam jej. Tusz ten, co mówiłam, że właśnie będę próbowała, czy on jest taki sam jak tamten Super Shock. Jeżeli będę dzisiaj nagrywać tą organizację, to ja Wam pokażę, o co mi chodzi.
No i Rare Pearls. Czuję kwiaty? Nie wiem, czy tam są kwiaty. Chyba tak. Nie wiem, czy jaśminu tam nie ma. Muszę to sobie. O! Tu mam katalogi. O, gdzieś na początku było to Rare Pearls. To może tam jest napisane, bo już nie pamiętam. O! Kwiat pomarańczy, bergamotka, bursztyn. Czyli jest kwiat pomarańczy. No, kwiat pomarańczy to kwiat. Kwiat. Tak, to kwiat. Bo kwiat pomarańczy może się też kojarzyć z takim cytrusowym zapachem, ale to nie jest cytrusowy, tylko taki właśnie kwiatowy. Bardzo ładny. A jeszcze tutaj jest napisane magnolia, drewo różane, sandałowiec. A nie, przepraszam, przepraszam, pomyliłam. Tutaj jest kwiat pomarańczy, a w Rare Pearl jest właśnie magnolia, drzewo różane i sandałowiec. Czyli ten kwiat to jest... Nie. Magnolia, tak, magnolia. Bardzo, bardzo ładne. Choć powiedziałabym, że raczej chyba dla już kobiety takiej dojrzalszej. Albo w moim wieku, albo starszej, bo już to dla młodszej to nie. No i katalogi. Pustka. Tyle. W środku faktycznie jest napisane dosyć dużo takich rzeczy dla mnie, do mnie. Więc nie będę pokazywać, ale chciałam wam pokazać, jak piękna jest ta kartka. No już taka, wiecie, taka polna łąka, już wiosna, lato, habry, maki, przepiękna jest. Dziękuję, Aniu, i jeszcze raz, jeszcze sobie go w środku poprzecieram, bo jednak, no pewnie był używany. Znaczy, no w sensie, wiecie, co chodzi, z fabryki przyszedł, więc tak też trochę go wymyję. Chyba przeceniłam trochę możliwości tego organizera. Ale tak jak widać, tutaj jest bardzo mało. To są takie kosmetyki, które używam na co dzień. I te. No i tutaj jest więcej, ale możliwe, że nie będę wszystkiego wkładała do tego organizerka. Za to chyba będzie musiało pójść do wywalenia, zresztą na pewno nie będzie w tym organizerze. Muszę to jakoś przemyśleć. Myślałam, żeby tutaj na stojąco włożyć paletki cieni, których ja też nie używam, ale mam trzy w tym momencie. Mam taką z Vibo, dostałam od przyjaciółki. Ona ma takie kolory, z którym można by stworzyć ładny makijaż, gdyby się potrafiło to robić. I w sumie stoi, nawet jest ok. Bo tak sobie właśnie myślę, że gdyby one były w łazience, to ja bym ich częściej używała. No i tutaj są takie kolory, to sobie akurat kupiłam sama z Eveline, bo kolory są takie bardzo moje po prostu, takie jakie lubię. No ale też nie potrafię się tym malować, więc leży. No i ta trzecia z Avonu, widzicie? Pomalowałam się nią dosłownie, nie wiem, kilka razy. No i też zaległa w zapasach. Mieści się? Nie. A to szkoda. A to peszek. Ale w sumie mogłabym zrobić tak, że tutaj sobie włożę takie oko. To, czyli to, czego ludzie używają do właśnie makijażu oka, czyli te pędzelki. Tu. Nie. I żeby były sobie w jednym miejscu. A co to tak tutaj się... Aha, bo to ta paletka się odbija. Tutaj jest eyeliner z Lovely. Który kupiłam jako pierwszy mój w życiu eyeliner nie tak dawno, no może nie pierwszy, ale nie pamiętam poprzednich, bo był bardzo tani, on chyba kosztował 6 zł, a chciałam się w ogóle nauczyć robić kreski, malować i naprawdę powiem, że jak na eyeliner za 6 zł to jest tak trwały i w ogóle taki prościutki w użyciu, ma taką bardzo cieniutką tą końcówkę, no ale tak czy inaczej ja rzadko robię to z tego względu, że w sumie to się nawet nauczyłam, ale po prostu nie chce mi się tego potem zmywać. No i tak. Tu jest krem mój, ten taki bardzo lubiany przeze mnie z Avonu, ale czeka, aż skończę inny, którego używam teraz.
To jest produkt do ust, więc może na razie podam tu. Tutaj też mineczka, z którą kiedyś chyba, nie wiem, gratis dostałam. W Rossmanie, czy nie wiem, za 2 zł przy kasie, coś w tym stylu. Chyba to gratis było, już nie pamiętam. Na razie będę sobie to tak roboczo tutaj wkładała. To raczej nie będę tego wkładała do organizera. To jest świetny podkład z Diora i bardzo dobry korektor z Estée Lauder. Ale w sumie jednego i drugiego już praktycznie nie ma. Ja sobie tylko trzymam, żeby wiedzieć, pamiętać mniej więcej, jaki to był kolor i sprawdziły. Szmineczka z Avonu. To jeszcze dostałam od mamy Piotra, jak nie byłam w Avonie. Tutaj są pensetki dwie, które w ogóle mi się nie sprawdzają, więc nie będę ich tutaj wkładać. Ta jest z Avonu i już mówiłam chyba kiedyś, że jej nie polecam, bo ona nie wyrywa włosków, tylko ucina jakby. I to jest niefajne, bo potem tego wkład, który też czeka na to, aż skończę ten, bo ma SPF. Więc tak sobie myślę, że będzie lepszy, jak się zacznie lato. A z drugiej strony, tak jak Wam ostatnio mówiłam, on ma bardzo jasny kolor, więc nie wiem, czy się nada. Tu mam gąbeczkę, ale to tak jak Wam kiedyś też pokazywałam w filmiku, mam na nią stojaczek w łazience, więc to nie będzie w organizerze. Tutaj są, jest temperówka do kredy. To też raczej tutaj nie będzie. Zobaczymy, jak będzie z miejscem. Pomadka z Yves Rocher. Ja też bardzo lubię kosmetyki stamtąd. Chociaż mam takich kilka ulubionych tak naprawdę. Bo nie. Tutaj jest. To są te dwa produkty, które dzisiaj mi przyszły z Avonu. Kredka i ten tusz ma zastąpić ten tusz. Znaczy, podobno to jest to samo. A w ogóle zobaczmy, nie. Ale no, nie wiem, opakowania są bardzo podobne. Oby to było to samo. Na razie tak wkładam bardzo, bardzo roboczo. Zalotka, o której Wam ostatnio mówiłam, kupiłam właśnie w Avonie zalotkę, ale tak chyba jej nie umiem używać. To znaczy, jak już jej użyję, to faktycznie to tak ok wygląda. A po prostu chyba zapominam jej używać. To może miałam jej nie dawać właśnie tu, ale dam ją tu, bo chcę, że właśnie te kosmetyki, które będą w jednym miejscu, żeby ich używać. Rozświetlacz z Bourjois, ryżowy chyba. Tak. Bronzer z firmy takiej. W ogóle w Empiku to kupowałam. Róż właśnie z Yves Rocher. Róże najbardziej właśnie lubię z Yves Rocher albo z Bourjois, te takie klasyczne, takie z takim puszkiem. One tak pięknie pachną, one mi się kojarzą z dzieciństwem. Moja ciocia używała tego różu i właśnie to jest moja standardowa ulubiona szminka. Avon Nova, ten nowy błyszczyk z Avonu. Tutaj kiedyś kupiłam pomadkę, która też może robić za róż, może robić za rozświetlacz. Ale ja już mam czasem jako pomadkę, zresztą mam ją już bardzo długo i jakoś tak nie mogę zużyć. Ale dzisiaj na przykład mam na sobie tylko bronzer, podkład i cień na brwiach. Nie mam nawet tuszu, więc naprawdę ja bardzo mało się maluję. Tutaj mam pędzel, chyba kabuki on się nazywa i on jest do czegoś innego niż ja go stosuję, bo ja go stosuję właśnie do bronzera i tak mi się najlepiej sprawdza. Puder matowy, bananowy. Bardzo fajnie pachnie. To jest bardzo, bardzo dobry cień do brwi. I ma też pomadę. To jest z Rimmela. Już go też mam długo i to już jest któreś moje opakowanie. I widzicie, jak mało zużycia jest. Tylko tego nie potrafię używać. Tej pomady nie umiem używać, a cień jest bardzo fajny. Ja pokazywałam to. To są kulki z Avonu i tak jak mówiłam, nie mogę się strzelić z kolorem, jest dla mnie troszkę za jasny. I tu mamy pędzelki. Tusz z Avonu też.
Właśnie, tylko on jest z olejami i tak dziwnie się go zmywa. Ale fajnie, bo jest brązowy i to jest mój jedyny brązowy tusz, więc go też czasem używam i sprawdza się ok. Trzyma się długo, fajnie jest. Nie tak fajny jak ten, ale fajny. Konturówka do ust. To jest właśnie ta kredka, która jest bardzo, bardzo dobra i bardzo ją polecam. Tylko, że widzicie, tutaj zużycie tej strony brązowej jest dużo większe niż tej, bo tej w sumie nie używam w ogóle. Więc dlatego kupiłam tą, którą wam pokazywałam dzisiaj w dzisiejszym zamówieniu. Tutaj mamy też kredkę do brwi z Avonu i mamy kredkę do oka. Czarną z Yves Rocher. Nie, widać, nie widać. Tutaj jest ten korektor z Avonu, który ostatnio sobie zamówiłam, ale nie za bardzo mi się sprawdza, zbiera mi się pod oczami. Zużyję go, bo go zużyję, ale pewnie mi to zajmie chyba długo. Tego pędzelka używam właśnie do cienia do brwi. Pomimo, że tam jest taki specjalny pędzelek, ale jakoś tego mi się lepiej używa. Tutaj jest kredeczka z Yves Rocher, tylko że brązowa. Ale taka ciemna brązowa. I taki tusz do brwi z Avonu. I ja teraz sobie to wyłączę, posegreguję i pokażę wam później. A jeszcze tutaj mi się zakamuflował rozświetlacz z L'Origine Mineral, ale ja nie umiem też go używać. To jest taki, wiecie, w płynie. On jest taki naprawdę bardzo rozświetlający, ma dużo tych drobinek. Ja się czuję trochę jak brokatem, bym się posmarowała. Tutaj fajnie wygląda, ale na twarzy jest go trochę za duże, takie wesele. No fajne w sumie. W sumie, no widzicie. No fajne, ale nie używam. Dobra, teraz was wyłączę. Posegregowałam sobie tutaj rzeczy do ust, do twarzy, do oka, do brwi, do konturowania i tyle. Ale tutaj włożyłam po prostu zapasy. Zapasy. No, w sumie zapasy. My appetite. Don't leave me here high and dry.